Złożenie kamienia węgielnego pod budowę kaplicy pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Małkach. Działo się to 1 grudnia w roku pańskim 2021 w Małkach, w miejscowości należącej do parafii pod wezwaniem świętego Bartłomieja w Muszanie. Na stolicy Piotrowej zasiadał papież Franciszek, w diecezji toruńskiej przewodniczył ksiądz biskup Wiesław Śmigiel. Dziekanem dekanatu brodnickiego był ksiądz kanonik Mariusz Stasiak, proboszczem parafii w Muszanie był ksiądz Sławomir Witkowski. Wójtem gminy Bobrowo, do której należy miejscowość Małki, był Paweł Klonowski, sołtysem wsi Małki Mirosława Załęska. Decyzja o budowie kaplicy podjęto w 2015 roku, przypomnijmy. A prace według projektu architekta Piotra Olszaka z Piszu rozpoczęto w 2019. Kaplicę z bali świerkowych wykonał cieśla Stanisław Kapuściak wraz ze współpracownikami z miejscowości Podwilk na Orawie. Fundamenty były wykonane przez firmę Mariusza Hakulskiego ze Zbiczna, wejścia, schody i chodniki z kamienia przez parafianina Dariusza Jareckiego z Mał. Prace wykończeniowe z drewna wewnątrz wykonała firma stolarska Mirosława Zabłockiego, również z Mał. Prace nadzorował inżynier Marcin Fabiański z Brodnicy. Czy pan Marcin w ogóle jest z nami tutaj? Chyba się schował. Nie. Pracę nadzorował inżynier Marcin Fabiański z Brodnicy. Kamień węgielny pochodzi z Bazylki Jasnogórskiej w Częstochowie i jest darem ojców Paulinów. Aktu położenia kamienia dokonał ksiądz biskup Wiesław Śmigiel. Na uroczystości byli obecni parafianie. Kaplica ta powstała w wyniku ogromnego zaangażowania duchowego i materialnego wielu parafian, a także innych życzliwych osób. Wszystko staraliśmy się wykonać na większą chwałę Bożą i cześć Najświętszej Maryi Panny, której dedykujemy tę świątynię, prosząc o opiekę nad całą naszą wspólnotą parafialną.